sportowcem. Biegał średnie dystanse, stan wojenny. Nalepiał na sukach milicyjnych nalepki, które były produkowane przez Solidarność. No i uciekał oczywiście. A ponieważ był średniodystansowcem, to go nikt nie był w stanie dogonić. Ja pamiętam, że my pracowali nad Aldolazą. On miał fantastyczne pomysły odnośnie badania polarności wnęki wiążącej substrat w tym enzymie. I naprawdę kapitalną metodę opracował, która się znalazła w podręcznikach. Krzysiu był pasjonatem naukowym. Po prostu dla niego praca badawcza, naukowa była celem życia. I on się szybko uczył. Fantastycznie szybko uczył. Był bardzo zdeterminowany, żeby zrobić, trudno powiedzieć, że karierę. Ja nie wiem, czy on myślał o karierze. On myślał o rozwiązaniu problemu. Krzysztof jest typem przyjaciela, który potrafi zainteresować nauką. Krzysiu jako szef był bardzo wymagającym szefem. Rzetelność pracy, odpowiedzialność za to, co się robi, sumienność, no nie mówiąc już o czasie pracy, który najlepiej, żeby był no, nieograniczony. To były podstawowe wymagania w jego labie. Krzysztof jest znakomitym szefem, zna zalety i wady każdego swojego pracownika i potrafi odpowiednio do tego dobrać zestaw działań, zestaw prac, które ma ten człowiek wykonać, aby nauka w jego laboratorium poszła ostro do przodu, żeby było dużo publikacji i żeby jak najwięcej można było osiągnąć wspólnie. This is not a job, this is a passion of your life. Professor Chris Palczewski has dedicated his life to finding cures for blinding diseases. Vision is so fascinating. Such a small amount of energy comes to your eye and provides so much excitement. You don't really appreciate as much unless that sensation is threatened by the disease. Dr. Palczewski and his pharmacology team at the Case Western Reserve School of Medicine have made several key discoveries in understanding the biochemistry of vision. These have led to the development of novel drug therapies to treat forms of blindness and visual disorders. Our initial study led to invention of a new approach to treat children that suffer from blinding conditions. So that is right now in clinical study. Dr. Palczewski's research now extends to age-related macular degeneration, a form of vision loss that will affect more and more people as the population ages. It happened to my mom. She developed age-related macular degeneration. It was extremely difficult for her to lose independence because of lack of sight. As we age, toxins in the eye build up and damage photoreceptors. A new drug being tested in animal models appears to slow the progress of macular degeneration. Today, we're in position of proposing a therapy that will hopefully be in a clinic in truly very short period of time to correct that deficiency and to prevent macular degeneration. The challenges for future research in vision continue in Dr. Palczewski's lab, in a department with a distinguished history that includes three Nobel laureates. The progress is incredible, and we're on the cusp of really making even faster progress to come up with solutions that, you know, at the end will help patients.